Najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywy i na wieczną chwałę zmarłych. Minister Obrony Narodowej. Decyzja numer 832 dnia 24 kwietnia 2014 roku. Na podstawie artykułu 2 ustęp 5 ustawy dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu za zasługi dla obronności kraju, za szczególne zasługi na rzecz popularyzacji przedsięwzięć proobronnych i sportów strzeleckich wyróżnił srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju pana starszego chorążego Marcina Cedro, syna Henryka. Wyróżnionego proszę o wystąpienie, a o dokonanie aktu dekoracji proszę księdza porucznika. Ministra Obrony Narodowej odznaczam pana srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju. Uchwała ojczyzny. Gratuluję. Na podstawie paragrafu 3 punkt 2 regulaminu organizacyjnego pododdziału przysposobienia wojskowego w uznaniu uzyskanego wyszkolenia wojskowego zostali wyróżnieni awansem do stopnia służbowego młodszego kadeta Marcin Lipiński. Yes. Do mnie. Gratuluję wam. Ku chwale ojczyzny. Jeszcze pogony ksiądz Węczy. Stąpić. Mateusz Wójcik. Na mnie. Gratuluję wam. Ku chwale ojczyzny. Dokument na to. Dziękuję. Stąpić. Filip Guguła. Do mnie. Jest. Gratuluję wam. Stąpić. Dawid Puk. Do mnie. Gratuluję wam. Chwała ojczyzny. Barbara Czyż, do mnie. Jest. Gratuluję. Asiu. Awansu. Ku chwale ojczyzny. Rafał Bednarczyk, do mnie. Jest. Gratuluję. Awansu. Życzę dalszych sukcesów. Ku chwale ojczyzny. Kadet Bartosz Nawojczyk, do mnie. Gratuluję. Uchwała ojczyzny. Stąpić. Starszy kadet Klaudia Suchenek, do mnie. Gratuluję. Uchwała ojczyzny.
i starszy kadet Małgorzata Kobza. Do mnie. Dobrze, gratuluję. Dziękuję. Przy dalszych awansach. Dziękuję. Więcej wyróżnień i odznaczeń nie mamy. Patrzoś, ty rozejrz się, spocznij. Także proboszczu, szanowni państwo, panie komendancie, bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać tutaj właśnie w Stanisławowie. To właśnie dzięki uprzejmości pracy i zaangażowaniu pana komendanta i wszystkich ludzi, których pan komendant skupił wokół siebie, to to święto trzeciomajowe tak pięknie przebiega właśnie tutaj w tej miejscowości w Stanisławowie. I w ogóle pierwsza flaga miejscowości to jest też w Stanisławowie. Dzisiaj to jest takie wyjątkowe święto, bo tak, 223, tak? To już jest ta data, jeżeli mówimy o święcie Konstytucji, ale 25 lat wolnej Polski, to jest bardzo istotne dla nas, zmian systemowych, ustrojowych, gdzie ten układ, który był stworzony do II wojny światowej i po II wojnie światowej się rozpadł i zaczęliśmy patrzeć w kierunku nie wschodu, a zachodu. To jest 10 lat naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Myślę, że to jest dobry, wspaniały okres na to, aby się zastanowić chwilę czy rzeczywiście ten kierunek zmian patrzenia geopolitycznego po II wojnie światowej służy nam, czy też nie. Myślę, że tak, bo widzimy nawet po tym miejscu, po Stanisławowie, że z roku na rok jest coraz tutaj przyjemniej. Także ja dziękuję panu komendantowi za tą pracę jego wraz z ludźmi, bo rzeczywiście byście wnieśli do tego Stanisława bardzo, bardzo dużo, ale bez takich ludzi jak pan radny, jak pani sołtys, rada sołecka, to też niewiele by się działo. Także dziękuję serdecznie, kłaniam się wszystkim, którzy pracą swoją wkładają w to, abyśmy się kilka razy do roku mogli tu spotykać i bawić się dla wspólnego dobra. Dziękuję bardzo. Ja poproszę pana komendanta, bo wyjątkowe święto flagi, ale tej flagi już nie mówię o narodowej fladze, bo ją znamy, ale jest flaga Stanisławowa. Jest to pierwsza flaga na terenie gminy Męcin. Proszę bardzo. Przed laty pozwoliliśmy sobie ustalić barwy tej wsi. Zastanawialiśmy się, jakie one powinny być. I uznaliśmy, że na górze jest zieleń pól i lasów, a tam pod ziemią jest biały baryt i te dwa kolory jak gdyby symbolizują tą krainę barytowych wzgórz, którą tak umownie nazywamy. W ramach pewnych działań w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego zrodziły się tu różnego typu inicjatywy, między innymi inicjatywa, aby ta ziemia miała swoje barwy, do których bylibyśmy przywiązani. Barwy, które obok tych barw naszych narodowych stanowiłyby o przynależności do tej właśnie ziemi. My tu w zasadzie jesteśmy króciutko, bo akurat mija 15 lat, jak funkcjonuje baza lotnicza Baryt w Stanisławowie, to jakby moment, 15 lat minęło, ale udało nam się jedną rzecz, nam wspólnie, tu mówię o mieszkańcach Stanisławowa, że tworzymy jakiś taki jeden społeczny organizm, jedną całość, nie ma oddzielnie osiedla, wsi czy jednostki. Spotykam się między innymi na tym placu 800-lecia, można go nazwać również placem zgody. Brawo. Aby tworzyć coś wspólnie. Ja rozmawiam z ludźmi tu z okolicznych wsi i no niektórzy nam zazdroszczą, nawet część nam zazdrości, że u nas nie ma jakichś szczególnych podziałów, że wieś jest osiedle, jednostka stanowi jeden organizm, że działamy w zgodzie i myślę, że no w tak pięknym miejscu trudno byłoby się nawet pokłócić. I myślę, że my umrzemy, kiedyś odejdziemy z tej ziemskiej wędrówki, pójdziemy sobie gdzieś tam, jedni w górę, drudzy w dół, to zależy tam od zasób. Ja tam chyba na miejsce górników pójdę, ale te barwy zostaną. Myślę, że kolejne pokolenia będą przenosić tą symbolikę tej wsi i może inni pójdą naszym śladem, też sobie jakieś barwy ustanowią, tak żeby się
czegoś tam trzymać. A mówię, że to jest dla nas okres, te święta, to jest okres szczególny, bo mija niemalże 15 lat, jak się tu zajechało i tak się korzonki puściło. Cieszę się ogromnie, że w porządnym towarzystwie chociaż, nie? Ja dostałem na końcu i moi przedmówcy już tak dużo powiedzieli, że przede wszystkim ja muszę to potwierdzić, ale troszeczkę chciałem może o wsi powiedzieć, że uczestniczymy w programie odnowy wsi w 15-letnim planie. I z roku na rok ten plan realizujemy, począwszy od remontu świetlicy i tutaj data jest na tym pomniku, przed rokiem 2007 była tu po prostu zielona łąka zaniedbanym terenem. Dzisiaj sami widzimy, jak to wszystko wygląda. W tej chwili jesteśmy w trakcie wykupienia tego placu, bo gmina jest Dzierżawco. I dzięki po prostu dobrej współpracy, a przede wszystkim też zaangażowaniu ludzi, Rady Sołeckiej, że każdy jest chętny, każdy przyjdzie, przepasuje do 2 godziny czy 3 i to w sumie w całokształcie daje duży efekt. No co mogę powiedzieć z tą flagą, bo to faktycznie tak było, bo jednostka wojskowa faktycznie, ten patriotyzm nas tkwił, ale ten mundur wojskowy jeszcze to podbudował, podniósł to, dodał ogłady, ozdoby jakby wszystko i to wszystko się ładnie skumulowało i wszystko bardzo dobrze powstało. No i myślę, że ta współpraca tutaj, dobra współpraca i z jednostką, i z wójtem gminy da nam naprawdę duże możliwości, że chcemy być współczesną, fajną, małą wioską, w której żyje się faktycznie w zgodzie i w szczęściu. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję wszystkim szczególnie. Tutaj pięknie się zawiązała współpraca i z ROTą. Ta orkiestra jest, tak by staje się tradycja. Uroczystość bez ROTY to nie jest uroczystością. I bez ROTY. Powtarzają się. Dzisiaj zupełnie jestem nieprzygotowany, żeby coś powiedzieć. Improwizacja, improwizacja. Ja ciągle mówię. Kochani, jesteśmy razem. Żadne granice, żadne podziały, jak już tu była mowa, nie mają znaczenia. Ja cieszę się, że Stanisław pamięta o mnie, że mnie zapraszacie. Zresztą ja również was zapraszam zawsze i jesteście i widzę was pomocnym. I kochani, chodzi o to właśnie, żeby być razem. W tym miejscu też bardzo serdecznie chciałbym podziękować szefowi naszej jednostki, który widząc też różne rzeczy, które robimy pomocne, tak cicho, anonimowo, pomaga też i też mnie wspiera wieczorami, nocami, kiedy nikt nie widzi. No, pan Kusek też ze swoją ekipą działa i za to chciałbym teraz podziękować i powiedzieć o tym. Kochani, czuję się z wami dobrze i pamiętajcie, że nie tylko wy mnie wspieracie, ale ja was też zawsze wspieram i chcę was wspierać. I tak oby było dalej, pięknie, normalnie, po polsku. Dziękuję. Witamy państwa. Kto by chciał nas posłuchać w tym bardzo okrojonym na składzie, to prosimy zająć miejsca. Przygotowaliśmy tutaj parę utworów, które będziemy chcieli sercem i z pomocą Boga zaśpiewać wam wszystkim. A dlaczego? A dlatego, że nas jest tylko 5 z 15-osobowej grupy. Po prostu nie wszyscy mogą. Prosimy o wyrozumiałość. Śpiewamy dla Pana Boga i Ojczyzny i oczywiście dla was. O Panie Boże, Ojcze nasz, opiece swej nas miej. Żołnierskich serc tym nie Ojczyzna, miłować chcę.
Dziękuję.